Chciałem powiedzieć, że to są takie, że Państwo sobie zdali sprawę z tych głównych kosztotwórczych elementów. Tak naprawdę to, tak jak tutaj mówił prezes, są trzy: desamortyzacja, wynagrodzenie i zaangażowanie w zakup środków trwałych i inwestycje. I mimo że od roku 2000, tutaj myśmy podziewali 2009 do roku 2015 przychody szpitala wzrosło 70%, tak? To jest niesamowicie, w tak krótkim czasie z 20 tam paru milionów do 30 paru milionów wzrosło. Natomiast myśmy w roku 2014, proszę pamiętać, że oddali do użytku parę tysięcy nowych metrów kwadratowych szpitala, do których przeniósł się oddział wewnętrzny i oddział urazowo-ortopedyczny. I z powodu tego wzrosły koszty utrzymania szpitala, natomiast ani złotówka kontraktu z tego powodu nie przybyła, dlatego że myśmy mieli kontrakt na usługi wewnętrzne i ortopedyczne mniej więcej na podobnym poziomie, czy on tam troszeczkę, że tak powiem, rósł z roku na rok, natomiast nic takiego się nie zdarzyło, że z tymi metrami przychody wzrosły, a wzrosły koszty. To jest jeden z podstawowych powodów. I drugi, który też chciałbym, żeby to wszyscy zrozumieli, to my nie mamy wpływu na to, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o lekarzy. Dzisiaj 60% lekarzy kończących medycynę deklaruje natychmiast wyjazd za granicę. I powstała być może z powodu krótkowzroczności decydentów, narastała przez lata luka pokoleniowa. Są lekarze, którzy mają 60+, i są tacy, którzy są rezydentami. Takich lekarzy, którzy są w środku, takich 40-paroletnich, którzy są solą, że tak powiem, zawodu, tak? Bo oni już są wykształceni, a mogą być samodzielni, a jeszcze rokują wiele lat pracy. Takich lekarzy jest jak na lekarstwo. I w związku z tym powstała sytuacja, gdzie lekarze w znacznej części Polski, że tak powiem, no, mają płace, które nie zawsze już są adekwatne do oni by chcieli zarabiać tyle, ile mówią, jeżeli mamy nie wyjechać do Anglii, to chcemy tutaj zarabiać tyle, ile w Anglii. No to jest niezwykle trudne, tak? Ale powoduje straszne obciążenie, bo bez lekarzy się nie da pracować. Podobna sytuacja będzie za moment z pielęgniarkami, które po prostu u nas teraz, ja nie wiem, być może pan prezes zna, jaka jest średnia wieku pielęgniarek w Szczecinku, ale to są osoby naprawdę, które za parę lat pójdą na emeryturę, natomiast nawet tu nie widać. To wszystko powoduje konkretne kłopoty i to, że przy bardzo dużym zaangażowaniu w zakup nowego sprzętu, bo żeby się nie cofać, trzeba iść do przodu, trzeba ciągle wymieniać sprzęt, trzeba kupować nowe tomografy, nowe USG, nowe różnego rodzaju aparaty rentgenowskie, zmieniać system informatyczny i tak dalej. To powoduje, że dzisiaj właściwie jest prawie mission impossible, żeby się z przychodów zbilansować. A nam się to jednak cały czas udaje, pod warunkiem oczywiście, że zapłacą nam 100%. A nie można wykluczyć, za chwilę nam się to nie uda. No jest pewna nadzieja w tym, że te inwestycje się kończą, tak? Myśmy poszli, zrobili olbrzymi krok naprzód, jeżeli chodzi o to, w jakich warunkach w tej chwili leczy się w Szczecinku pacjentów, natomiast te inwestycje kiedyś się skończą i wtedy będzie można więcej środków, że tak powiem, przekazywać na leczenie i na wymianę sprzętu i prawdopodobnie łatwiej będzie zbilansować przychody z wydatkami. Generalnie to, co obaj panowie powiedzieli, to ja się z tym zgadzam, bo trudno na rynku medycznym, jak widać, jest trudno. Myślę, że nie tylko na rynku medycznym, w tej chwili z pracownikami jest trudno. I zgadzam się z tym, że są takie momenty, kiedy firma inwestuje pieniądze i ma pewne straty przez jakiś okres. Martwi mnie jednak to, że większość problemów szpitali innych w innych miastach, m.in. Białogardu, wynikało z tego, że pomysł na minimalizację strat, bo ja broń Boże, ja nie jestem zwolennikiem tego, że szpital w Szczecinku powinien przynosić zyski, powinien nie przynosić strat i to już jest bardzo dobrze. I pokazują to szpitale, które dzisiaj mają szalone problemy, że większość z nich w którymś momencie próbowała
nie zostać w tyle, wpadała w taką, delikatnie mówiąc, spiralę zadłużenia, byś miała bardzo duże problemy. Ja nie mówię, że nasz szpital ma wpaść taką, czy przewidywalnie widzę, że wpadnie w taką spiralę. Mało tego, nie chciałbym, żeby tak zrobił. Moje pytania wynikały z tego, że chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda. I chciałbym się jeszcze zapytać pana dyrektora szpitala, bo jest pan, znaczy prezesa, bo jest pan stosunkowo nowym człowiekiem na tym stanowisku. Czy pan w jakiejś najbliższej perspektywie widzi taki moment, w którym nasz szpital będzie po tych wszystkich inwestycjach będzie utrzymywał poziom niezadłużania się, czyli będzie, nie mówię, że będzie przynosił zyski jakieś tam szalone rzędy 2 milionów, nie, nie. Że nie będzie przynosił strat. Czy to na przykład w perspektywie 2-3 lat jest taka szansa? Ja bym tylko zajmował tą głos panu prezesowi, to chciałabym tylko zwrócić uwagę, że przykład, który pan radny Wydka podał, jest dość niefortunny, ponieważ akurat szpital w Białogardzie, tak jak pan mówi, zadłuża się, ale to nas różni od szpitala w Białogardzie, że oni pieniądze przejadają. Wydają na te, tak jak tutaj ktoś do nas wcześniej powiedział, poza granicę rozsądku kontrakt. Ja po prostu mówię, że różne, że tak powiem, na różne rzeczy można wydawać się pieniądze, które przychodzą z, związane są z. Pan prezes, nie wiem, proszę. Tak. Tak, że rzeczywiście część szpitali w otoczeniu szpitala w Szczecinku, nie tylko Białogard, ale jest Sławną, przechodzi potworne problemy. Z czym to jest związane? Ja nie będę oceniał kadry zarządczej. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że my mamy przemyślany, jasne cele strategiczne. I wiemy, co w przeciągu najbliższych 2 czy 3 lat należy zrobić, żeby szpital w Szczecinku, tu nie tylko chodzi o niezadłużanie się, to jest za wąskie stwierdzenie, czy samo poniesienie straty. Tu są jeszcze pewne kwestie płynności finansowej, możliwości inwestycyjnych, różnorakich odpowiednich poziomów wskaźników rotacji zapasów, obrotowości należnościami, wzroku. To musi utrzymywać na właściwym poziomie. Ja zapewniam, że wszystko jest pod kontrolą, że nie ma czegoś takiego, że w sposób niezasadny pewne środki są wydatkowane. Wszystko dąży właśnie do tego, żeby spółka osiągnęła w najbliższych latach stabilny poziom, nie tylko finansowy, ale przede wszystkim, żeby osiągnęła stabilność i szerokie możliwości, stwarzała szerokie możliwości dostępu chorych do świadczeń medycznych. To jest cel generalny tejże spółki. Mam nadzieję, że to, co pan tutaj co się martwi, to w najbliższych latach, ja nie mówię, że w tym roku, chociaż my mamy założenie, że w tym roku już takie dane są ku temu, żeby tak twierdzić, strat nie powinno być, ale myślę, że rok 2017 będzie już innym przełożeniem. Proszę jeszcze pamiętać na jedną rzecz, my nie mamy wpływu. My nie wiemy, w jaki sposób do naszej jednostki podejdą nowi decydenci w roku 2017. Gdybyśmy mieli spojrzenie na to, że ten system dalej tak funkcjonuje, dalej będzie NFZ, dalej mamy te same zasady, to my byśmy mieli 100% pewność szacowania pewnych wyników na lata przyszłe. Natomiast wiecie Państwo, że NFZ ma być zlikwidowany i ma być zupełnie inna polityka. Myślę, że to osiągniemy niedługo, tak? Jest możliwość monitorowania takiego właśnie stosunku, czy szpital w ogóle jakiekolwiek szkolenia prowadzi w zakresie lekarz-pacjent. Dziękuję. Lekarz, pielęgniarka, w ogóle pracownik szpitala, to nie dotyczy tylko lekarzy, tak, żeby nie zawężać do jednej grupy zawodowej. Czy się da nauczyć, czy nie, to rzeczywiście trzeba od dziecka pewne rzeczy pielęgnować sobie. Natomiast rzeczywiście tak, tak jak mówiłem, i kadry medyczne dobiera się nie tylko pod względem merytorycznym, ale również pod względem przygotowania do kontaktów. To są kontakty często bardzo, bardzo personalne, zindywidualizowane. My robimy dzisiaj wszystko, żeby ta baza, to też ma duży wpływ, była bardzo przyjazna pacjentowi, ale również żeby ten pierwszy styk pomiędzy właśnie problemem, jakim
pacjent przychodzi do szpitala, był jak najmniej uciążliwy pod tym względem. Ale rzeczywiście, muszę przyznać, prowadzone są szkolenia z tego zakresu w ramach szkoleń wewnętrznych, również z specjalistami, na przykład psychologiem i poszczególnymi pracownikami, szczególnie pracownikami szpitalnego oddziału ratunkowego. Tam jest pierwszy styk pacjenta ze szpitalem. Tak jak mówię, same nowe warunki nie polepszą czasami tych relacji. Ja wiem, że bardzo istotne jest też takie słowo nawet jak dzień dobry, tak? No my przychodzimy z problemem i chcemy mieć no, być uspokojeni czasami, tak? Są prowadzone takie szkolenia, mamy to na uwadze, również następuje odpowiedni dobór personelu do tego oddziału. Czy to będzie, czy będzie lepiej? Na pewno tak. No, wszystkie oddziały ratunkowe mają problemy. Proszę zobaczyć ostatni artykuł na GK24. Tak, miałem okazję przeczytać Szpital SOR w Koszalinie. To nie tylko dotyczy Szczecinka, każdy, kto przychodzi ze swoim problemem, oczekuje indywidualnego traktowania. Mam nadzieję, że to nie, że staramy się, żeby to tak wyglądało. Dziękuję bardzo, proszę. Ja chciałem tutaj poruszyć pewną sprawę, o którejśmy nie rozmawiali, ponieważ w ciągu ostatnich tygodni no, była wielokrotnie podnoszona sprawa zbyt długiego oczekiwania na pomoc w szpitalnym oddziału ratunkowym. Myśmy to sprawdzali, wcale nie jest tak jak mówiono, aczkolwiek incydentami oczywiście to się może zdarzyć. Ja nie chcę teraz tego w ogóle organizacji pracy na SOR-ze jakoś tam omawiać, ale chcę powiedzieć dosyć charakterystyczną rzecz. Myśmy mieli parę dni temu spotkanie z klubem Platformy Obywatelskiej, z radnymi i rozmawialiśmy na tematy między innymi dzisiejszej sesji. Co się okazało, że myślę, że tak jak liczyłem, ale chyba połowa radnych na przykład nie miała świadomości tego, że jak zachorujemy, to miejscem, gdzie w nocy udziela się pomocy, wcale nie szpitalny oddział ratunkowy, tylko nocna pomoc medyczna, która jest prowadzona przez Podimet na pierwszym piętrze tego budynku, w którym znajduje się między innymi dializa Arenor, czyli na ulicy Klińskiego 7. Każdy pacjent, który ma temperaturę, kaszle, zasław, coś tam się z nim dzieje, niedobrego, ma bóle brzucha i tak dalej, powinien tam się udać. Tam jest od godziny 18 do 8 rano dwóch lekarzy rodzinnych, którzy tam pełnią dyżur dla całego powiatu. A ponieważ wiedza, skoro tej wiedzy nie ma wśród radnych, to jej tym bardziej nie ma wśród mieszkańców Szczecinka czy powiatu. I ludzie po prostu uważają, że jeżeli się źle czują, to powinni być załatwieni w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ten szpitalny oddział ratunkowy zaczyna pełnić rolę, do której nie został stworzony. Tam powinny trafiać przypadki ratujące życie i przypadki chorych, którzy potem, jeżeli nie uda im się pomóc w ciągu paru godzin na szpitalnym oddziale ratunkowym, powinni trafić do szpitala i być tam przyjęci. Więc tutaj powinni być tacy, którzy jakby wymagają krótkiego leczenia i z SOR-u wyjdą do domu i tacy, którzy nie wyjdą do domu, trafią na oddział specjalistyczny. Także korzystając z tego, że jest ta sesja i że możemy tutaj część jednak mieszkańców Szczecinka nas ogląda, ja przypominam, jaka jest organizacja. Jeżeli więcej osób trafiałoby do nocnej pomocy lekarskiej, to tych osób na SOR-ze byłoby zdecydowanie mniej i oczekiwanie na uzyskanie pomocy też byłoby krótsze. Dziękuję. Ja miałem nieszczęście i właśnie uczestniczyłem dwukrotnie. Miałem nieprzyjemność przywodzić kogoś na SOR i czekać tam bardzo długo. W jednym przypadku długo według mojej oceny, bo to było jakieś 3 godziny. W drugim przypadku bardzo długo, bo to siedzieliśmy tam chyba 6-6,5 godziny. Nie mówię już o trzecim przypadku mojej mamy, gdzie w wypisie dostała panią w wieku lat 80 kilka, moja mama tak około 70 i okazało się, że pomylono wypisy wypuszczając mamę z szpitala, ale to już jest taki dodatek. Natomiast widziałem, jak bardzo sprawnie panie, które obsługują SOR, tłumaczą ludziom, którzy przychodzą i z grypą chcą się dostać na SOR, że trzeba przyjść tutaj kawałek dalej do budynku obok. I to mimo, że mieszkańcy albo część ludzi nie wie o tym, że tak należy zrobić, to te panie sobie świetnie z tym radzą. Natomiast ja mam pytanie do pana prezesa, czy jakiś pomysł tego, że
obym nie miał potrzeby pojawienia się na SOR-ze z jakimś kolegą, albo nie daj Boże ze sobą, to czy jest jakiś pomysł na to, żeby faktycznie, żeby ten mój pech mnie nie prześladował, czyli żeby mnie ja trafiał i czekał, później tam siedział na krzesełku i czekał, jak koledze psa pomoże. Czy jest na to jakiś pomysł? Nie wiem, zwiększyć zatrudnienie, nie wiem, przeorganizować to, czy może monitorować to skutecznie? Proszę Państwa, no, na pecha granic nie poradzę, tego nie jestem, przepraszam. Natomiast co chciałem powiedzieć, jeżeli my rozszyfrujemy nazwę szpitalny oddział ratunkowy, to nie jest poradnia, to nie jest zakład, to jest oddział. I proszę pamiętać, że tam powinni właśnie trafiać, tak jak Pan mówi, zauważył, pacjenci urazowi przede wszystkim. I tam są segregowani, brzydko to ta nazwa, ale dosłownie do francuskiego języka, pierwszy raz to trochę historycznie powiem, Napoleon w czasie wojny napoleońskich zafundował społeczeństwo, segregację rannych, tutaj mamy dzisiaj segregację pacjentów. I po to, żeby właśnie usprawnić pracę tego oddziału, tak? Czyli trafiamy na oddział. I trudno oczekiwać, żeby na oddziale, no są jakieś filmy science fiction, gdzie w ciągu minuty się diagnozuje pacjenta, niestety przy użyciu nowoczesnych technologii, czekając na opisy, czekając na właściwą interpretację zdjęć, często na konsultacje lekarzy specjalistów będących na oddziale, a czasami również drogą teletransmisji danych, musimy uzbroić się w cierpliwość. To nie jest tak, że pacjent, który tam czeka, nie jest poddawany obserwacji, nie ma, cały czas są dane analizowane i jest cały czas pod opieką lekarską, ale niestety procedury na oddziale trwają. To jest normalny oddział. Jeżeli trafiamy na oddział chirurgii ogólnej, to też ileś dni na tym oddziale spędzamy. I tutaj nikt się przecież nie denerwuje, że leży 3-4 godziny. Ja mam nawet takich pacjentów, którzy twierdzą jeszcze, proszę, chciałbym dzień, dwa poleżeć w tym szpitalu, bo się będę czuł pewniej. Więc to czekanie w tym oddziale, często, które się odbywa w takich warunkach, jak się niestety odbywa, bo będzie to przebudowywane i myślę, że te warunki oczekiwania, tam będziemy mieli nowy rozkład również pomieszczeń, również dla tych pacjentów obserwowanych, którzy nie wymagają położenia, tak, pod odpowiednią aparaturę. No, mam nadzieję, że będzie bardziej tym pacjentom przyjazny. Proszę się naprawdę nie denerwować tym, że się czeka. No, czeka się wszędzie, tak? Czeka się wiele godzin, ale po to się czeka, żeby być właściwie zdiagnozowany. Dzisiaj lekarz nie jest w stanie jakby bez środków diagnostycznych, bez odpowiednich badań diagnostycznych, to są czasami dziesiątki badań przypadających na jednego chorego, bez odpowiednich procedur związanych z wykonywaniem zdjęć obrazowych, czy to MTG, czy TK, podjąć właściwych decyzji. Są również zalecane odpowiednie konsultacje z lekarzem specjalistą. On często musi zejść ze swojego oddziału po to, żeby kolegę drugiego wspomóc. Także z tym są związane te problemy oczekiwania. I często też pacjent, który nie wymaga nagłej pomocy, a trafia w momencie, kiedy mamy do czynienia z obsługą innych grup pacjentów, którzy wymagają natychmiastowej pomocy, bądź czynności podjęcia natychmiastowych w celu przywrócenia, bądź ratowania życia, to niestety musimy zdać sobie z tego sprawę, że ktoś, powiedzmy, ze złamaną ręką musi na to poczekać. No tak jest wszędzie, tak jest w całej Europie, to jest spójny system. No nie znam kraju, w którym, oczywiście tego w ramach Unii Europejskiej, czy tutaj krajów tej części świata, w których to się odbywa inaczej. Mówię, tak na zakończenie, robimy nową bazę, będzie do końca roku ta nowa baza odkrana. Kilkadziesiąt osób pracuje na SOR-ze, kilkunastu lekarzy, jest system wciągniętych opieki tej w ramach tego systemu. Główną grupą są również tam ratownicy, prawie 10 pielęgniarek. Proszę Państwa, to są naprawdę duże środki i kadrowe, i również technologia jest bardzo wysoko zaawansowana na tym oddziale, po to, żeby właśnie i to skracać, i żeby tam było bardziej bezpiecznie. Niektóre procedury też, muszę pamiętać, nie kończą się na tym oddziale, pacjent jest przekierowywany na inne oddziały, ale większość procedur, zgodnie z tym, do czego SOR jest powołany, musi się zakończyć na tym oddziale. I proszę pamiętać, że to ani nie jest nocna świąteczna opieka, tak? Czyli tam, gdzie jest zachorowanie w trybie nagłym, nie uraz, i to też nie jest izba przyjęć. Tak? To jest
To jest szpitalny oddział ratunkowy, normalny oddział. Panie profesorze, wspomniał pan, że naprawa lodowiska jest zakończona, tak? Tak, modernizacja, naprawa, modernizacja. W związku z tym, jeżeli mógłbym zapytać, czy zakres robót naprawczych odbywał się na gwarancji wykonawcy, na roboty wykonane? Powiem, więc tak, pierwsze problemy takie techniczne pojawiły się już niedługo po oddaniu. Zostały przeprowadzone ekspertyzy Politechnika, zwłaszcza Politechniki Koszalińskiej, tam pan Bierut tą ekspertyzę przygotowywał, tą główną. I stwierdzono, że zarówno wady konstrukcyjne, jak i wady wykonawcze w czasie trwających prac wykonawczych doprowadziły do takiego, a nie innego stanu budowiska. To nie zagrażało w funkcjonowaniu lotów, tak? To, żeby była pełna jasność, lądowisko było sprawne, natomiast ta płyta nie była po pierwsze tak zrobiona, jaka była zamówiona, tak? W związku z tym należało to wymienić. My żeśmy otrzymali odszkodowanie od konstruktorów, to jest kwota prawie 400 tysięcy złotych, firmy ubezpieczeniowe po naszych tutaj, to trwało wiele miesięcy, tak jak się Państwo domyślacie, ale uznały naszą rację, wypłacono nam odszkodowanie i równocześnie cały czas rozmawialiśmy i rozmawiamy z wykonawcą, on ma zostawione sumy gwarancyjne i my, no, mam nadzieję, w pełnych 100% odzyskamy wniesione tam koszty związane, czy nakłady właściwie związane z modernizacją i równocześnie remontem tejże płyty. Koszt remontu, sam taki remont jest trochę ponad 500 tysięcy złotych, spółka ma na te środki, żeby to wypłacić, prawie, tak jak widzicie Państwo, 400 tysięcy z odszkodowań, reszta będzie pobrana z kwot gwarancyjnych wykonawcy. Tam były zarówno wady konstrukcyjne, jak i również niedopatrzenia pewne ze strony wykonawcy i myślę, że jak najbardziej prawidłowo też powiem, jest, że doprowadzono do tej modernizacji. Dzisiaj już loty są zgłoszone w Warszawie i w Goleniowie i 3 października, czyli dzisiaj śmigłowce mogą znowu lądować. Pierwotnie było zakładane, że do 31 października robimy remont, ale miesiąc wcześniej to zostało wykonane. Dość sprawnie, bo 8 dni trwał sam remont lądowiska bardzo, bardzo szybko. Dziękuję bardzo, pan radny. Ja chciałbym w takim układzie, ponieważ nie chcę się wdawać w szczegóły medyczne i nie będę już ciągnął uwag dotyczących tego, co widziałem i jak to wyglądało, natomiast chciałbym przekazać taką pewną informację naszym mieszkańcom, że to, co pan prezes powiedział, jak złamiecie nogę, to zdajcie sobie sprawę, że 6 godzin na SOR-ze będzie standardem i nie słychać, żeby się jakieś zmiany zdarzyły, więc polecam brać pogotowie i przyjechać wcześniej, bo inaczej 6 godzin czekacie, tak jak jeden z moich kolegów, na to, żeby ktoś zajął się waszą wolną nogą. Natomiast ja mam jeszcze pytanie do pana prezesa. I chciałbym się dowiedzieć. Nie wiem, ja powiedziałem to zdanie, proszę mnie przytoczyć. Że jeżeli ktokolwiek sprzeciwi, ja tak panie odebrałem. Bo pan przepraszam bardzo, ale pan manipuluje. Teraz słuchaj, proszę bardzo traktować się poważnie. Ja pana traktuję poważnie. I prosiłbym bardzo, żeby pan również się traktował poważnie, ponieważ takie stwierdzenie ani nie padło z moich ust, ani nigdy nie padło z ust personelu. No pan w tej chwili, no nie wiem, co chce spowodować. Ja powiedziałem tylko tyle, że jeżeli ktoś, i to proszę sobie przypomnieć, przyjdzie ze złamaną ręką na przykład i będzie w tym momencie akcja ratująca życie, to należy się liczyć z tym, że lekarze będą zaangażowani w akcję ratującą życie. Tak? I czy pan się temu dziwi? To co pan chce osiągnąć to mówiąc? I bardzo bym prosił, żeby nie przeinaczać moich słów. Jesteśmy ludźmi poważnymi i ja nie mam zamiaru więcej tego komentować. Tak? Dziękuję bardzo. Ja bym chciała tylko krótko skomentować, że wydaje mi się co najmniej nie w porządku sposób, w jaki pan radny Marcin Berka to przedstawia, ponieważ na podstawie jednego przypadku i na podstawie, jak widać, bardzo małej wiedzy o funkcjonowaniu oddziału ratunkowego. Po pierwsze wprowadza pan mieszkańców w błąd. Druga sprawa, którą też chciałbym poruszyć i wstawić się za pracownikami, są obraża pan. Bo tego typu sformułowania pana ani są po pierwsze bezpodstawne, po drugie obrażające. Proszę państwa, na SOR-ze mamy kilkanaście tysięcy przyjęć rocznie.
Kilkanaście tysięcy przyjęci rocznie. Ja nie skończyłem, mam przerwane, to jest adwocem. Ale to jest adwocem, panie. Panie, nie, chciałbym, pan powiedział, że to jest uwaga pana apel do radnych, do mieszkańców, a później pan powiedział, że będzie pan. Ja chciałbym powiedzieć państwu tyle po słowach pana radnego. Pan radny nie uczestniczy w bieżącej pracy spółki. Nie wie prawdopodobnie, jak pracują tam zatrudnione osoby. Nie zna zakresu ich obowiązków, zasad pracy organizacji SOR-u. Nie zna pan prawdopodobnie również ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Bardzo proszę tego typu insynuacji nie wysnuwać w stosunku do osób, bo szkodzi pan szpitalowi w ten sposób. Powiem panu tak i przede wszystkim państwu, że możecie się czuć bardzo bezpiecznie, jeżeli traficie na szpitalny oddział ratunkowy. Profesjonalna kadra, mamy specjalistów lekarzy z medycyny ratownictwa medycznego, mamy specjalistów chirurgii ogólnej tam zatrudnionych, to są w większości to są lekarze specjaliści, większość pielęgniarek ma specjalistyczne wykształcenie, pracują tam doświadczeni ratownicy medyczni. Mamy osoby w transporcie medycznym z dużym stopniem doświadczenia, szczególnie dobierały do tego oddziału i jednostkowe przypadki, subiektywne przypadki, nie wiem, czy one są prawdziwe nawet, tak? Bo nie znam takiego przypadku niepotrzebnego czy czekania jakokolwiek na SOR-ze. Niepotrzebnego czekania, tak? Więc naprawdę trochę też i szacunku dla tych chorych przede wszystkim i również dla personelu, który tam, ja mam po 24 godziny bez snu, pracuję po to między innymi, żeby w jak najszybszym czasie, w jak najlepszych warunkach i przede wszystkim jak najlepiej udzielić pomocy danej osobie, tak? To bez względu na to, kto kim jest, kto kim przyszedł, tak? I tak dalej. Chciałabym jeszcze apelować o odrobinę, chociażby odpowiedzialność za słowa, które się mówi. Ja też muszę ustosunkować się do tego, co pan powiedział, jest to absolutnie oburzające. Siedzimy tutaj 20 osób pewno i wszyscy słyszeli, co powiedział prezes i wszyscy słyszeli, jak pan to potem powtórzył mieszkańcom. To jest absolutnie skandaliczne. To właśnie daje przykład tego, że tak powiem, udowadnia, że ta sesja jest zwołana zasadnie, tak? Bo właśnie osoby takie jak pan, ja o nich wspomniałem na samym wstępie, ta garstka radnych, którzy chcą zbić swój kapitał polityczny, mówiąc nieprawdę, to właśnie pan się do nich zalicza. Ja proponuję, żeby pan jak następny raz będzie siedział z kolegą na SOR-ze, niech pan sobie zobaczy, tam są takie trzy kolory, czerwony, chyba zielony i żółty. Tak? Gdyby pan zechciał komentować, jak ja skończę, to też by było miło, bo ja słuchałem tych bzdur, które pan opowiadał, nie odzywając się ani słowa, więc proszę pana, tam są te trzy kolory i ten kolor czerwony, który zapewnia to, że w ciągu kilkunastu minut pacjent zostanie prawidłowo zaopatrzony, to są przypadki ratujące życie. Pacjent, który ma jakiekolwiek złamanie, musi przede wszystkim zostać zbadany przez lekarza, a potem musi mieć zrobione zdjęcie. Jeżeli złamanie jest bez przemieszczenia i może załatwić to lekarz, który pracuje aktualnie na SOR-ze, to załatwia i wtedy ten okres oczekiwania myślę, że nie jest dłuższy razem niż godzina czasu. Założy szynę, założy gips, coś tam i pacjenta wypisze do domu. Ale są przypadki, w których musi się skontaktować z ortopedą. Ortopedzi po południu bardzo często operują i trzeba poczekać, aż skończą, żeby zszedł na dół. To nie jest stan zagrażający życiu, aczkolwiek oczywiście dla człowieka, który sobie złamie nogę czy rękę, jest to bardzo, że tak powiem, traumatyczne. On by chciał być załatwiony natychmiast. Nigdzie tak nie jest, że człowiek jest załatwiany natychmiast. Chciałbym, żeby pan to wiedział. Może jak pan czasami, czego panu naprawdę, mimo że pana nie lubię, to panu nie życzę, tak? Żeby pan nie trafił gdzieś za granicą do SOR-u. Ja miałem tą problematyczną przyjemność, że trafiłem do SOR-u 2 lata temu w Nowym Jorku, do jednego z najlepszych szpitali Huntingtonu w Nowym Jorku na Long Island. I proszę pana, i z bliską sobie osobą. I byłem tam na SOR-ze i proszę pana, i tak naprawdę zakwalifikowanie tej osoby, a wymagała pilnego leczenia operacyjnego, nastąpiło chyba gdzieś po 9 godzinach oczekiwania na SOR-ze. I wcale nie było tam jakichś tłumów ludzi.
kraj, który jest uważany za najlepiej zorganizowany, jeżeli chodzi o opiekę i właśnie te szpitalne oddziały ratunkowe, to jest po prostu pewien standard. Trzeba poczekać, tak? Trzeba poczekać, tam jest każdy, tam są procedury. Jedyni, którzy się często pojawiali, to była taka pani, która chodziła i zliczała, ile do rachunku tam się dodaje, bo oni tam wchodzą z takim kalkulatorem od razu i na bieżąco wszystko zliczają. Także, żeby atakować szpital, który jest naprawdę, powinien być naszą dumą, to nie ma zobaczyć, jak jest gdzie indziej, a wtedy się wypowiada, szczególnie na tematy, w których naprawdę jest pan ignorantem. Jeszcze chciałem powiedzieć, że pani radny, ja też wiele godzin spędziłem na SOR-ze, też niekoniecznie w roli pacjenta miałem konieczność i możliwość obserwowania pracy. To nie jest tak, że każdy czeka po wiele godzin. Czeka, tak jak mówię, czasami, ale zasadnie. Przeciętnie jest to do godziny czasu, bo są różne urazy, różne problemy. I tak jak mówię, kilkanaście tysięcy osób rocznie przez ten oddział się przewija. Kilkanaście tysięcy osób rocznie. Ja chciałem jeszcze dodać, że Szczecinek to jest drugi SOR w tej części województwa, dawnego województwa koszalińskiego. Tylko Koszalin i tylko Szczecinek mają tego typu oddział. Nie mają go, nie ma go nawet Kołobrzeg, nie ma go Drawsko, tak? I tych SOR-ów jest niewiele. Ja nie chciałbym, żeby tego typu uwagi wpływały na deprecjonowanie pracy tych osób, bo tak to jest odbierane, panie radny. Proszę sobie z tego zdać sprawę, tak? I że niesłusznie, bez stanu wiedzy, po co chciałbym popędzać pracę lekarzy, panie radny? No naprawdę nie można tego robić. Pan radny, właśnie do tego. Jak widać, o szpitalu mogą się wypowiadać lekarze, bo wszyscy inni to ignoranci. No, niestety większość naszych mieszkańców nie jest lekarzami, a ja się czuję za nich odpowiedzialny w jakimś stopniu, bo jestem radnym. I to oni chcieliby, żebym w ich imieniu występował. I nie życzę sobie tego, żeby pan burmistrz raczył mówić do mnie per ignorant, bo ja tutaj oczywiście jako ignorant w sprawie medycyny, bo jestem nim kompletny, pytam się o to, jak nasz mieszkaniec przyjdzie, jak się będzie czuł, jak trafi na SOR i będzie czekał, tak jak ja czekałem i mój kolega czekał i drugi kolega, z którym byłem drugi raz. Natomiast ja nie powiedziałem nawet pół słowa na temat tego, że obaj ci panowie nie zostali prawidłowo opatrzeni i nie byli zadowoleni z efektu końcowego pobytu na SOR-ze, bo obaj byli zadowoleni z tego pobytu. I ja, broń Boże, ani przez moment nie wniosłem spraw innych niż kwestie czekania, czyli obaj byli, jeden miał podszywane wszystkie palce, bo sobie obciął opuszki, drugi miał założony gips i z nogą wrócił do domu. Tyle tylko, że musieli sobie z tym trochę poczekać. I nie wydaje mi się, ja wiem, że ja się nie znam i może jak karetki nie podjeżdżają i generalnie jest cisza i spokój, siedzą trzy osoby na izbie przyjęć, to generalnie to jest wszyscy tam w okolicy mają zagrożenie życia i tam po prostu tłum wali przez okna i drzwi, ale ja tego nie zauważyłem, przykro mi bardzo, może się nie znam. Natomiast mieszkaniec, który przychodzi do SOR-u, on również się na tym nie zna i ja swoją wypowiedź zrobiłem wtedy, kiedy zadałem pytanie panu prezesowi o to, czy monitoruje, czy ma pomysł na to, a pan prezes stwierdził, że nie, to nieważne, bo to nieraz trzeba poczekać. No to powiedziałem sobie, jak ja to odebrałem, no czekajmy, no mieszkańcy, czekajmy. Będziecie naprawdę porządnie opatrzeni, na pewno się wam nie zajmą, tylko nie wiadomo kiedy, ale czekajmy. Panie radny, bardzo proszę, żeby pan ironizował. Panie prezesie, chwileczkę. Ja bym chciała powiedzieć, panie radny, że co innego jest, jak pan sam przyznaje się, że nie ma pan za dużej wiedzy medycznej, a nie o warunkach funkcjonowania. Co innego jest zadawanie pytań, a co innego są apele do społeczeństwa, tego typu apele, które wystosował. Panie radny, czy pan chce, żeby ludzi przyjmować szybko i byle jak? Czy to jest pana po prostu sprawa? Niech pan, przyznając się do tego, że pan nic nie wie, nie zabiera w tej sprawie głosu na temat procedur obowiązujących w spółce, również tych procedur medycznych i sposobu leczenia. Bo wyrządza pan wielką szkodę. Co to znaczy, że pacjent, pan by chciał być przyjęty w minutę w gabinecie lekarskim?
Czy pan chciałby być sprawnie niezdiagnozowany? Czy pan chciałby pominąć pewne procedury, nie mieć opisu do zdjęcia, nie czekać na opis TK, wypuścić pacjenta byle jak zdiagnozowanego? Czasami ludzie przebywają wiele tygodni w szpitalu i nie ma z tym żadnych problemów, bo tego wymaga właściwy proces leczniczy, nie chcieństwo lekarza, jego ignorancja i czy nieumiejętność załatwienia sprawy, tylko właśnie właściwe załatwienie sprawy. Walenie oknami i drzwiami nie jest odpowiednim w stosunku do SOR-u wyrażeniem. Też się trzeba czasami powstrzymać, bo to takie kolokwializmy są nie na miejscu. Nie wie pan, co się dzieje za tymi drzwiami, nie radzę panu tam wchodzić. Ani na izby intensywnej terapii, ani do intensywnych nadzorów na SOR-ze. Proszę mi uwierzyć, że wiele godzin widziałem i obserwowałem działający ten system. I też nie jestem lekarzem, a wydaje mi się, że bardzo dobrze potrafię to zdiagnozować i zarządzać. I jest to możliwe. Tylko proszę nie robić tego typu apeli bezzasadnie. Bo robi pan krzywdę również temu szpitalowi w tej chwili. Pan, nie wiem, albo sobie pan z tego sprawy nie zdaje, to jest możliwe. Pan Żdardas, pan radny. A propos tych tłumów, chciałem tylko panu powiedzieć, że średnio leczy się w SOR-ze, jest udzielana pomoc chyba 13 tysiącom ludzi. To wystarczy sobie podzielić przez ilość dni. Zobaczy pan, że niezależnie od tego świątek, piątek czy niedziela, około 40 osób jest zaopatrywanych w SOR-ze. To, że pan akurat siedział i pan widział 3 osoby, to nie zmienia tego, że statystyka jest nieubłagana, tak? Tyle osób codziennie jest zaopatrywanych w SOR-ze. To nie są ludzie, którzy przychodzą i się ich posłucha, czy kaszle trzeba zapewnia strzeli, czy nie, i się wypisuje paracetamol, czy jakiś inny lek, tylko każdy z nich wymaga zwykle pewnej procedury diagnostycznej. I tym chorym się poświęca właśnie czasami wiele godzin. Próbuje się ich umiarowić i tak dalej, kładzie się ich do łóżka, obserwuje się ich tam co kilka godzin. 40 osób dziennie, średnio. To znaczy, że jednego dnia jest 20, a jednego 60, tak? Ale taką ilość muszą lekarze obejrzeć ludzi na SOR-ze i udzielić pomocy. Pan radny, ja tylko zanim zadam pytanie, to odniosę się do słów burmistrza, który pan panie burmistrzu twierdził, że był w Nowym Jorku w prestiżowym szpitalu i tam na SOR-ze pan po prostu tam wiele godzin spędził. Powiem, że w ten sposób wygląda na to, że porównujmy się nie do gorszych, a porównujmy się do lepszych, tak? Widocznie ten szpital jest w tej pierwszej grupie. Mam pytanie do pana prezesa. Panie prezesie, zanim został pan prezesem spółki Szpital Szczecinecki, był pan prokurentem firmy ProLimet oraz jednocześnie był pan też przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Szpital Szczecinecki. Ja mam pytanie do pana, czy prowadził pan też firmę, czy pana firma, biuro ratunkowe Radosław Niemiec, w tym czasie wykonywała jakiekolwiek usługi dla spółki Szpital Szczecinecki? Przepraszam bardzo, jakby pan chciał zauważyć, to jest tematem obrad, to informacja o szpitalu. Ja odpowiem panu radnemu krótko, tak? Państwo, ja z zawodu jestem doradcą podatkowym, mam prawo wykonywania tego zawodu. Rzeczywiście prowadziłem kancelarię podatkową. Rzeczywiście byłem prokurentem spółki w Szczecinku. Byłem szefem Rady Nadzorczej Szpitala w Szczecinku, nie Szpitala Szczecińskiego, bo to nie jest właściwa nazwa, tylko Szpital w Szczecinku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku, taka jest pełna nazwa, panie radny. I teraz, i co z tego, panie radny? Czy biuro moje, po pierwsze ja mam zawieszoną działalność gospodarczą, nigdy moje biuro nie świadczyło usług na rzecz szpitali. O, dobrze. Ja chciałam tylko zauważyć, jakby stwierdzić fakt, tutaj pan radny. Wystarczy czytać sprawozdanie, panie radny. Przepraszam, proszę. Jak widać, kolejny talent pana radnego Jacka Pawłowicza się ujawnił. Jest tutaj ekspertem od spraw oceny szpitala. Który szpital jest lepszy, który gorszy? Pani przewodnicząca, pani jest przewodniczącą. Panie radny, proszę najpierw zgłosić się. Wtedy zostanie pan głos udzielony. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Pan radny Maciej, proszę. Kontynuując wątek po części pana Pawłowicza, zadam panu pytanie. Dostaliśmy takie pismo, że z naszych kolegów dostał pismo, w którym trzy firmy
których właścicielami są panowie z Biskupszycko, robią, mają kontakt ze szpitalem i prowadzą z tym szpitalem około 30 kilku umów. Czy jeszcze jakieś inne firmy, jakiś inny prywatny osób prowadzą tyle umów? I mam pytanie, czy od czasu, jak pan został prezesem szpitalu, to ilość tych umów zewnętrznych dla firm Podimet i różnych z nim związanych, czy ilość tych umów wzrosła, czy ilość tych umów zmalała, czy utrzymuje się na tym samym poziomie? No, 30 parę to pan twierdzi na dzień dzisiejszy jest zawarty między Podimetem. To skąd pan taką wiadomość? Z mojego pisma, z informacji publicznej, no skąd śledzie i dostajecie odpowiedzi, więc proszę być precyzyjny. Różnego rodzaju umowy w trakcie trwania okresu działalności spółki. Tak? Jeżeli chodzi o firmę Podimet, tak? Oczywiście firma Podimet ma, wygrała konkurs na świadczenie usług laboratoryjnych. To są dziesiątki tysięcy usług diagnostycznych wykonywanych na rzecz szpitala przez nowoczesne laboratorium. To jest najnowocześniejsze, muszę panu powiedzieć, w tym województwie. I czy inne firmy prywatne? Masę firm prywatnych świadczy usługi na rzecz szpitala. Nie rozumiem akurat, dlaczego pan pyta się, może rozumiem o tą spółkę. Również są umowy, wszystko jest jawne, można zobaczyć sobie na BIP-ie, to są konkursy ofert. Tu nie, proszę też niczego nie sugerować, co jest poza jakimś systemem prawnym. To wszystko jest zgodne z literą prawa, to jest zgodne z formą zawierania umów. Nie ma żadnych preferencji dla kogokolwiek w tym szpitalu, dla jakiejkolwiek spółki, dla jakichkolwiek usług medycznych. Proszę pamiętać, że dr Szycko jest również lekarzem, jest specjalistą, wykonuje również jako lekarz szereg cennych, wyjątkowych porad na rzecz szpitala, wyjątkowych, panu zaznaczam, bo nie ma tutaj czasami nadmiaru specjalistów w tym rejonie. Nie do końca wiem, o co chodzi. Dostaliście państwo precyzyjną odpowiedź, tak? Nie wiem, czy 30, wątpię, tak? Natomiast proszę pamiętać, że swego czasu szpital w Szczecinku nie z tego czasu, szpital w Szczecinku jest współwłaścicielem współwłaścicielem lokali przy Kilskiego 7, jest członkiem wspólnoty, niecałe 10% zaangażowania w tej chwili w części wspólne i rzeczywiście tam te firmy wykonywały usługi, drobne czasami, stąd ta ilość się tam pojawia, ale chciałem być precyzyjnym, nie chciałem, żeby cokolwiek nawet za 15 zł było pominięte. A główną relacją łączącą szpital w Szczecinku z Podimetem są z jednej strony relacje zakupu usług wysokospecjalistycznych przez szpital w Szczecinku od laboratorium specjalistycznego, a z drugiej strony to, co również szpital nie tyle kupuje, co również Podimet kupuje w dalszym ciągu od szpitala. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie usługi idą w jedną stronę. Badania ETG, TK, usługi lekarskie i tym podobne rzeczy są również wykonywane na rzecz Podimetu. I mamy tutaj korzystną, obopólną działalność. Takie same umowy mamy z innymi firmami okolicznymi, bo mamy tam lekarzy specjalistów i my mamy również lekarzy specjalistów i należy się wspomagać w procesie leczenia, dążyć do kompleksowości obsługi pacjenta. To samo dotyczy dializy, Scanmedu, czyli dawnego Lenortu, tak, i innych firm, które funkcjonują. Proszę pamiętać, że firmami również są firmy indywidualnych lekarzy. To też jest firma. Pielęgniarka, która wykonuje zawód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to też firma. I jedni działają na mniejszą, drudzy na większą skalę. Ja się cieszę, że mamy takie podmioty, tak prężne na terenie naszego powiatu, jak właśnie Podimet, jak dializa, jak Alenor. To jest dla dobra pacjenta i powinniśmy być z tego dumni, panie radny, że takie firmy u nas powstały, bo nie ma takich firm na tak szeroką skalę działających w tego typu miejscowościach. I cieszmy się, że mamy dostęp w razie zawału do szybkiej diagnozy, że mamy super badania diagnostyczne, to jest prawie 200 różnego rodzaju badań. Z tych muszę panu powiedzieć, a wiem to jeszcze jako właśnie pracująca osoba w Podimedzie, kilka badań przez międzynarodowe jednostki, bo zewnętrzna jest kontrola tego laboratorium, były na najwyższym poziomie w Polsce oznaczane. W miejscowości Szczecinek.
Mamy jako jeden z nielicznych szpitali w województwie, pierwsi w ogóle mieliśmy w województwie pocztę pneumatyczną, która łączy wszystkie oddziały szpitala również pod Imetem, również z Alenortem. Czy to coś złego, że mamy nowoczesne rozwiązania systemowe? Że mamy system, gdzie badanie się najpierw pokazuje w komputerze u nas natychmiast po jego wykonaniu lekarza, a drogą papierową idzie dopiero później? I to wszystko jest zgodne z prawem i zgodnie i po prostu nowoczesne? Czy to jest złe? Jakie umowy pan radzi mi zaprzestać wykonywać? Skoro uważa pan, że jest tak dużo, albo są niewłaściwie podjęte decyzje. No bo do czegoś to prowadzi. Ja mam też kilkadziesiąt umów zawartych z innymi jednostkami. Z energetyką, z dostarczycielem wody, gazu. Też należy patrzeć, kto jest udziałowcem tych firm, czy akcjonariuszem na giełdzie. Ja wiem, że być może tutaj pan wymienia nazwiska, może pan kogoś lubi, może kogoś nie lubi, stąd pana uwagi do funkcjonowania. Każda umowa zawarta przez szpital w Szczecinku jest umową zawartą nie tylko sensownie, bo to jest logiczne, ale jest zawarta zgodnie z interesem jednostki. I nie ma tutaj jakiegokolwiek wpływu na to, czy kogoś się lubi, czy nie lubi. Ja tak nie zarządzam. Każdy być może patrzy się na siebie. Jeżeli pan uważa, że każdy się patrzy, zawierając relacje, można się oczywiście uśmiechać, panie radny. No być może pan ma takie doświadczenia. Ale proszę mi nie imputować pewnych rzeczy. Każda umowa zawierana jest w sposób racjonalny. I każda umowa ma swój nie tylko sens ekonomiczny, ale również to, co odróżnia umowy, które zawiera się w ramach przetargu publicznego i te, które się zawiera się w ramach konkursu ofert, muszą być jeszcze opatrzone jedną klauzulą, bardzo ważną, klauzulą bezpieczeństwa pobytu pacjenta. I to należy pamiętać. Trzeba zagwarantować nie tylko usługi tanie, ale również trzeba zagwarantować usługi bezpieczne na najwyższym poziomie. I takie usługi są przez szpital w Szczecinku kontraktowane. A czy ich jest dużo, to chyba lepiej dla pacjenta. Pan radny, co powiedzieć? Pan radny, proszę. Panie prezesie, spokojnie, no, nie trzeba się tak bardzo podnosić. My słyszymy dzisiejszy proszę. Panie prezesie, natomiast, proszę. Natomiast moje pytanie nie jest przypadkowe, dlatego że od pewnego czasu próbujemy dowiedzieć się co, za ile, w jaki sposób jest zrobione. I nie robimy tego w złej wierze, raczej na zasadzie kontroli przez radnych spółek, w których nasze miasto ma udział. I okazuje się, że jedną spółką, która nam nie chce pewnych rzeczy powiedzieć, to jest szpital w Szczecinku. I powiem panu w ten sposób, gdyby pan nam udzielał tych informacji, to później nie padałyby takie pytania, jak zadane zostało przed chwilą. I wtedy była jasność sytuacji. My byśmy spokojnie patrzyli na to, co się dzieje. Cieszyli się, że jest tak fajnie, ekstra i nie martwili się tym, że ktoś nam próbuje czegoś nie przekazać. No a jeżeli pan ma wątpliwość, w pewnym momencie okazuje się, że pan pyta o tą wątpliwość i pyta, odpowiedź i odbija się pan od ściany, to niech pan się zastanowi, czy pan sam, będąc na naszym miejscu, nie zadawałby tych pytań bardziej szczegółowo, tym bardziej, że jest pan człowiekiem, który był bardzo mocno związany z co niektórymi firmami na naszym terenie. I w tym momencie te pytania są zasadne o tyle, że gdyby pan udzielił tych odpowiedzi nam już wcześniej, to nikt by tych pytań nie zadawał, a jeśli by zadawał, to zadawał to o jakieś szczegóły, nie o tak ogólnie, jak ja w tej chwili panu o to zapytałem. Nie ma się co unosić, wystarczyło nam odpowiedzieć, nie byłoby problemu. Chciałem w sposób dobitny pewne rzeczy wyrazić. Rzeczywiście też ja mogę zadawać bardzo szczegółowe pytania. Jeszcze raz powiem to, co było powiedziane na poprzedniej sesji. Nikt nie odmawia udzielenia odpowiedzi. Pana tylko, panie radny, nie satysfakcjonują te odpowiedzi, które ja udzieliłem. A do tego typu formy odpowiedzi, wydania decyzji odmownej co do niektórych zakresów pana pytania, ma prawo. Pan ma również prawo zaskarżyć tę decyzję, skierować tę decyzję do właściwego wydziału sądu administracyjnego i tam sąd określi, na szczęście sądy to określają w Polsce, a nie eksperci, tak? Co jest, a co nie jest w zakresie informacji publicznej.
Ja tylko, może korzystając tutaj, powiem, o co pan się pytał. Pan się pytał o dane personalne, ilości badań laboratoryjnych. Jeszcze raz, bo pan nie wie, o co pan się pytał, formułując to pytanie, panie radny, ponieważ pytania zadane o charakter, częstotliwość, zakres umów dotyczą spraw osobistych, często pacjentów, ponieważ wyniki wychodzące są spersonalizowane. I panu daję jasną odpowiedź, dlaczego tego pytania nie udzielę. Proszę się odwołać do właściwego sądu i tam uzyska, bądź nie uzyska pan satysfakcji. Jeżeli chodzi też o to, co i na co odpowiada, to mówię, odpowiadam na wszystko. Jeszcze raz tutaj mówię, nie ma pytania, które ani nie ma założonych akt, bo na każdym jest akt, sprawy są założone, nie ma pytania bez odpowiedzi. Są pytania w takiej czy w innej formie Państwu wysyłane, bądź wydawane decyzje odmowne z szerokim uzasadnieniem. Tak? Dlaczego dane pytanie nie może być traktowane jako informacja publiczna? A Państwo nigdy nie byliście w stanie na moje zapytanie o wykazanie szczególnego charakteru, dlaczego się o to domagać odpowiedzi na to pytanie, wykazać. Po prostu, czy się nie potrafili tego zrobić, żeby wykazać szczególny charakter konieczności pytania. Pan radny, proszę. Może zanim zadam pytanie, powiem tylko tak, że było tu specjalnie zorganizowane szkolenie dla radnych Rady Miasta i na tym szkoleniu padło to pytanie, które zadajemy panu prezesowi szpitala. Pan, który prowadził te szkolenia, ten pan prowadzi szkolenia w całej Polsce. Jest to osoba, która prowadzi szkolenia też dla policjantów, dla sędziów. Stwierdził jednoznacznie, że tego typu pytania powinny być, na tego typu pytania powinna paść odpowiedź, że to nie jest to żaden jakiś element. Także to tylko tytułem wstępu. Mam pytanie do pana prezesa szpitala. Wiemy wszyscy, że szpital szczeciński nie posiada rezonansu magnetycznego. Mam pytanie, gdzie są wysyłani pacjenci, gdy jest potrzeba wykonania takiego badania? Zanim oddam panu prezesowi głos, chciałbym powiedzieć, że też byłam na tym spotkaniu, o którym pan mówi, w szkole, jako naszym dostępu do informacji publicznej. I czemu pan nie powiedział, nie dopowiedział, że osoba, która udzielała odpowiedzi na pana pytanie, początkowo przyjmowała pana stronę, pana pogląd. Później jednak zaczęła się wycofywać, powiedziała, że nie zna szczegółowych informacji, żeby jego odpowiedź traktować jako ekspertyzę. Także bardzo proszę, że tak powiem, zwrócić tak uwagę, tak? Proszę pamiętać jeszcze panią... Ja nie wiem, może nie mam racji, ale ten pan, który prowadził szkolenia, przyznał nam rację i wtedy odezwał się pan wiceburmistrz, który zaczął z nim, po prostu zaczął go przekonywać, że w żadnym razie. I w tym momencie ten pan powiedział, no dobrze, to tam trzeba jakieś uszczególnić, jakieś konkrety. No właśnie, już, ale nie. Pan od początku powiedział, że to nie jest problem. Jeszcze państwo byliście bardzo zdziwieni, że jak to można takie dane udostępnić. Ten pan powiedział, trzeba, nie tylko można, a trzeba. Później powiedział, że nie zna szczegółów informacji. Kończmy tę dyskusję. Jest pytanie dla pana prezesa. Chciałam tylko powiedzieć, że zarówno osoba, która to szkolenie prowadziła, jak i pan prezes tutaj już kilkukrotnie powiedział, że jeśli państwo nie jesteście usatysfakcjonowani, odpowiedzią jest odpowiednia druga prawda. Jeśli chcecie, proszę się do tego odwołać. Bardzo proszę tego eksperta wynająć. Ja państwa też zapewniam, że szpital ma też odpowiednie służby eksperckie, tak? I mamy inne zdanie na ten temat. Uważam, że dług stan wiedzy jest również odpowiedni, żeby polemizować. Ja bardzo proszę, żeby pan radny Pawłowicz powstrzymali się od komentarzy w trakcie wypowiedzi innych osób. Jeśli państwo zadajecie pytanie, oczekujecie odpowiedzi, to dajcie tym osobom się odpowiedzi, dobrze? Pan prezes, proszę. Tak. Jeżeli wrócę do pytania, czyli rezonans magnetyczny. Rzeczywiście to nic odkrywczego. Szpital w Szczecinku nie posiada rezonansu magnetycznego. Nie posiada żadnych powodów, ponieważ inwestycja w takim kształcie, w jakim szpital dzisiaj funkcjonuje, byłaby dla szpitala zbytnim obciążeniem kosztowym. Stąd szpital się również za poprzednich zarządów na tego typu inwestycje nie decydował. Głównym nośnikiem kosztów związanych z rezonansem jest praca oddziałów, których szpital w Szczecinku nie posiada. Na przykład oddziału neurologii.
Stąd trzeba być rzeczywiście zatroskanym, jeżeli taki rezonans się prowadzi, że nie ma się odpowiedniej ilości zleceń na odpowiednim poziomie. Ale ja takich decyzji jako zarząd takiej firmy bym w życiu nie podjął. Tak? Natomiast wracając do sedna pana pytania. O ilości i zakresie badań, i tu niech pan pozwoli, nie będzie decydował czynnik społeczny, bo nie może, tylko wiedza fachowa. I w żadnym, niech pan dokończy, dać mi wypowiedź, jeżeli można prosić, tak? Panie radny, skierowania na rezonans magnetyczny mogą wydawać lekarze specjaliści oraz wydawać lekarze w ramach pracy poszczególnych oddziałów, jeżeli uznają za stosowne i konieczne wykonanie takiego badania. I takie badania w szpitalu przeciwku są wykonywane. Niestety, muszę panu powiedzieć, nie wiem, bo może pan tego nie wie, zapewne pan nie wie, że ośrodek obrony nie chciał podpisać z nami umowy na korzystanie z rezonansu magnetycznego, wprowadzając tą umowę, takie zapisy, które de facto uniemożliwiają szpitalowi jej podpisanie. Mało tego, łączy umowę na rezonans magnetyczny, na wykonywanie tych badań, z badaniami tomografii komputerowej. Zapisy, które chciał wprowadzić właściciel tej firmy, mówiące o nieograniczonym dostępie, nieograniczonej ilości badań, spowodowały, że nie zechciał podpisać umowy stałej na wykonywanie tego typu badań. Ale proszę się nie martwić. Szpital w Szczecinku, jeżeli każdorazowo zleca tego typu badania, są one wykonywane. Nie dostałem odpowiedzi na pytania. Przepraszam, ja tu udzielam głosu. Proszę bardzo. To może jeszcze raz pan powtórzy. Pytałem się, gdzie są wysyłani pacjenci na badania. To również do ODO, panie radny. Również do firmy ODO. Ale przepraszam bardzo, ja nie pytam się o jakąkolwiek firmę, ja nie pytam się do jakiej firmy, czyli gdzie są wysyłani, do jakiego miasta. No, pytam się, proste pytanie. Badania są możliwe do wykonania w Szczecinku, w firmie ODO i są możliwe do wykonania w Koszalinie. Znaczy, dlaczego pan się dziwi? Ale czemu pan się dziwi? No odpowiada panu bardzo ale proszę bardzo, ja mam głos, czy pan odpowiada na pana pytanie. Pan odpowiada i odpowiedzieć nie może. Nie, bo pan nie przerywa. Jak nie mogę odpowiedzieć, proszę pana? Na sali jest dyrektor medyczny, proszę, to jest szpitala, no oczywiście również rady miasta, ale tyle, ile każdorazowo, jeżeli jest z danego oddziału idzie odpowiednie zlecenie rezonansu magnetycznego, nie jest to badanie wykonywane. Dobrze. W Szczecinku. Panie radny, przepraszam, został wywołany do odpowiedzi, jakby. Ale na drodze chciałem odpowiedzieć. Pan dyrektor medyczny chciałby uszczegółowić odpowiedź pana prezesa. Jak pan zadaje pytanie, to proszę chwilę czekać na odpowiedź, tak? Pan radny bardzo. Nie chciałem, żeby rozmowy jako dyrektor medyczny, czyli lekarz koordynujący działalność medyczną tego szpitala, bo występuje tutaj przede wszystkim panie radnego. Natomiast odpowiadając na pana pytanie. W ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia mamy podpisany kontrakt na badania diagnostyczne w zakresie rezonansu magnetycznego ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie lub z innymi jednostkami, które taki kontrakt w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia posiadają. W przypadkach nałych i innych, niecierpiących zwłoki, w sposób komercyjny, jeszcze raz mówię, w sposób komercyjny, kierujemy naszych pacjentów do firmy ODO, która mieści się w miejscu wykonywania świadczeń. Płacimy im żywą gotówką za wykonane badania. Natomiast w ośrodkach typu Szpital Wojewódzki w Koszalinie, Szpital Wojewódzki w Pile, bądź inne ośrodki, które posiadają rezonans magnetyczny w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, to świadczenie jest rozliczane w ramach świadczeń zdrowotnych Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy ta odpowiedź pana satysfakcjonuje? Pan radny, proszę. To znaczy, czyli rozumiem, że to jest Koszalin lub inne jednostki, tak? Czy gdzieś tam w terenie, czyli może to być Piła, szpital w Pilech i szpital w Koszalinie, tak? Rozumiem? Jeszcze raz. Przepraszam bardzo, bo ja zadałem właśnie to proste pytanie i pan prezes Niemiec opowiadał mi w tym czasie różne rzeczy, tylko nie przeszedł do tego, o co się pytałem, tak? Panie radny, wszystko panu powiedziałem. Udzieliłem konkretnej odpowiedzi. Proszę mi przerywać. Czy to mam następne pytanie? Czy w sytuacjach wyjątkowych, bo wiadomo, że tu chodzi o życie ludzkie, tu chodzi o zdrowie ludzkie,
czy szpital posiada jakąś umowę, bo jest ten rezonans na miejscu, czy ma podpisaną umowę z tym rezonansem, z tą firmą, która... Panie radny, a czy pan słuchał przed chwilą tą odpowiedź pana radnego Marka Wróżyńskiego? To była odpowiedź na to pytanie. Dobrze. To znaczy nie, przepraszam bardzo. Ja przed chwilą usłyszałem od pana prezesa informację, że nie może podpisać umowy z firmą, która ma rezonans na terenie naszego szpitala. Mam takie pytanie, czy może to nie jest tak, że ta firma nie chce podpisać, tylko że może to jest tak, że szpital wymaga od tej firmy, aby na umowie była całodobowa gotowość pielęgniarki i lekarza. Pan radny Marek Wróżyński. Ja ale jeszcze nie słyszyłem. No to proszę. No proszę bardzo. Znaczy to, że to nie jest tak, że na te wymagania szpitala są takie, że ta firma powinna mieć cały czas gotowości lekarza i pielęgniarkę. Wiadomo, że tych usług nie jest wiele. W tym momencie ta firma musiałaby dopłacać do całości, do interesu. Tak? Także mam pytanie, czy takie były ustalenia, takie były propozycje zgłoszone w tej firmie? Bardzo dziękuję za pytanie. Bardzo dziękuję za troskę o finanse firmy ODO. O prywatnego inwestora, który nie w jednostce szpitalnej, ale przy jednostce szpitalnej prowadzi swój interes. Jako mieszkaniec Szczecinka i radny miasta Szczecinek jest pan na pewno bardzo zainteresowany, że prywatny inwestor prowadzi taką działalność. Bardzo dziękuję. Natomiast odpowiadam panu na pytanie. Jeszcze raz. W ramach świadczonych usług Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli świadczeń, które są gwarantowane przez Skarb Państwa, mamy podpisane umowy na świadczenie usług w zakresie tomografii komputerowej ze szpitalami i jednostkami, które takie umowy mają. I w ramach rozliczenia Narodowego Funduszu Zdrowia takie usługi są wykonywane. Jeżeli istnieje niezbędna konieczność, to takie usługi w sposób komercyjny, jeszcze raz mówię, w sposób komercyjny, są realizowane w firmie ODO, na rzecz firmy, o którą pan lubuje. Prawdą jest, że szpital w Szczecinku, chcąc podpisać umowę na świadczenie usług z firmą ODO, wymagał, jak od każdej innej jednostki, zabezpieczenia medycznego bezpieczeństwa pacjentów. To znaczy, w momencie wykonywania badań z zakresu rezonansu magnetycznego, w którym podawany jest kontrast, środek kontrastowy, który może wywołać działalność, reakcje alergiczne u organizmu, ze śmiercią włącznie, wymagana jest asysta lekarza. Jeżeli pacjent jest przekazywany ze szpitala do jednostki zewnętrznej, która świadczy taką usługę, to jednostka zewnętrzna świadcząca taką usługę ma obowiązek zabezpieczyć takie działalność. Czyli jeżeli firma ODO chce podpisać umowę na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego z podaniem środka kontrastowego, to musi takie zabezpieczenie mieć. Ja nie mogę jako lekarz koordynator oddziału kazać lekarzowi, który świadczy usługę w szpitalu i tam jest prawnie zobowiązany świadczyć tą usługę, żeby z pacjentem przeszedł do innej zewnętrznej jednostki prywatnej i tam nadzorował wykonanie tego badania, czyli świadczenie medyczne. To jest niezgodne z prawem. Lekarz wtedy opuszcza swoje stanowisko pracy, pozostawiając i narażając na niebezpieczeństwo pozostałych pacjentów tego oddziału. Żaden z lekarzy, pielęgniarek i położnych szpitala w Szczecinku nie ma podpisanej umowy na świadczenie w tym samym czasie usług medycznych z jednostką ODO. Jednostka ODO, jeżeli chciała podpisać z nami umowę, powinna takie zabezpieczenie medyczne przedstawić. Nie przedstawiła. Wręcz przeciwnie, zrobiła coś takiego, że chciała, żebyśmy w sposób nierozerwalny wpisali nieograniczoną możliwość wykonywania badań tomografii komputerowej.
gdzie taki tomograf komputerowy nasza jednostka posiada. Dlaczego mielibyśmy się zgodzić na to, żebyśmy oddawali pacjentów na badania tomografii komputerowej do innej jednostki, prywatnej jednostki, która nie ma podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia? Nie chodzi o, tak jak nam tu mam nadzieję, wszystkim chodzi o dobro pacjenta, tak? Chodzi o to, że na terenie szpitala jest rezonans i dobrze by było, żeby ten rezonans mógł być wykorzystywany, a nie pacjenci mają jeździć gdzieś na zewnątrz. Oczywiście nie ma podpisanego z NFZ-em umowy, nie ma podpisanej. Okej, okay, rozumiem to. Pytałem się o to, czy jest jakaś, bo nie wiedziałem tego, czy jest jakaś umowa z tą firmą, gdy są sytuacje jakieś alarmowe. Ale mam pytanie do pana prezesa, może do pana prezesa, tak? Ostatnio mieliśmy okazję oglądać konferencję, na której był pan, byli lekarze, konferencję na temat szpitala. Ja mam takie pytanie, bo tam pani doktor Łysiak informowała o tym, jak wygląda profilaktyka, profilaktyczne podawanie antybiotyku, chemiopraktyka, jak to wygląda w praktyce. I ja może tutaj zacytuję słowo w słowo, bo informacje, które pani doktor podała, są niespójne i bardzo bym prosił o to, żeby to wyjaśnić tutaj na sali. Ja może zacytuję teraz. Panie Rady, ja panu przypomnę, że zebraliśmy się tutaj nie po to, żeby omawiać wszelkie poprzednie konferencje, żeby rozmawiać o poszczególnych przypadkach szpitala. Rozmawiamy o szpitalu, o punkcie, w jakim się znajduje, o przyszłości tego szpitala i bardzo proszę do tego typu pytań się oczywiście. A nie kazać panu prezesowi. Panie prezesie, panie przepraszam, ale nie udzieliłam panu w tej chwili głosu. Nie, że proszę pana, żeby nie kazał pan w tej chwili panu prezesowi. Panie radny, po raz kolejny zwracam panu uwagę, proszę też wpisać po raz kolejny do protokołu. Panie radny, proszę nie kazać panu prezesowi komentować tutaj zachowań poszczególnych lekarzy, ich informacji, bo nie po to, żeśmy się tutaj zebrali. Pan radny Jacek Połącz. To znaczy tak, ja tutaj nie chcę, żeby ktoś mi komentował, bo podejrzewam, że pani doktor się pomyliła. I chciałbym, żeby tutaj, nie wiem, może pan radny Ogrodziński wytłumaczył, czy pan prezes. Chodzi o pewną nieścisłość, która no, padła tam w czasie tej konferencji. Ja może przeczytam fragment tej wypowiedzi. Chemioprofilaktyce podlegają ściśle określone grupy osób. Jest ich kilka. Są to, i teraz są wymienione, domownicy zamieszkujące razem z chorym, osoby będące z chorym w kontakcie intymnym, osoby śpiące w tej samej sali sypialnej co chory, osoby, które miały krótkotrwały kontakt z chorym, jeśli miały krótkotrwały kontakt z wydzielinami z górnych dróg oddechowych chorego, tuż przed i tuż po przyjmowaniu do szpitala. Nawet osoby, które podróżowały wspólnie z takim chorym, jeśli podczas podróży czas podróży wynosił mniej niż 8 godzin, też nie podlegają tej chemioprofilaktyce. I cię już nie rozumiem. Jest najpierw informacja, wyszczególnione są, które przypadki podlegają chemioprofilaktyce. I ostatni przypadek, tak jakby no jest tu wypowiedź, że też nie podlega chemioprofilaktyce. To proszę bardzo o wytłumaczenie, czy które przypadki podlegają, a które nie. No bo... Panie radny, czy pan sobie, że tak powiem, życzy, żebyśmy na tej konferencji wszelkie pana zapytania zdrowotne udzielali odpowiedzi? Bo do tego zaczynam zmierzać pana prezes. Pan prezes. Panie radny, tak, pani doktor Wyszak jest specjalistą z dziedziny epidemiologii. I no co pan się śmieje z tego? No, o to chodzi właśnie, że pan wytłumacza, tak? To jest specjalista, jedyny specjalista w powiecie. Jest to lekarz odpowiedzialny za ochronę szpitala pod względem epidemiologicznym. Specjalista z tej dziedziny chorób. Bardzo proszę, że pana prosiłem na poprzedniej sesji, żeby się pan w tematy lekarskie nie zagłębiał, bo jeszcze wielu pan rzeczy nie zrozumie i wielu pan nie rozumie. I im będzie pan bardziej szedł w kierunku pytań specjalistycznych, to uzyska pan odpowiedzi specjalistyczne i dopiero pan będzie miał problem.
I tutaj nie jest, mi się wydaje, sesja po to, żebyśmy rozstrzygiwali problemy wypowiedzi lekarzy, zresztą całkiem słusznej wypowiedzi, i czy poszczególnych przypadków chorych. Od tego są inne spotkania. Proszę iść do lekarza specjalisty, pani doktor przyjmuje, i się zapytać. Jeżeli pan ma wątpliwości co do swoich problemów zdrowotnych, czy zdrowotnych swoich bliskich. Tak? I to jest rada, którą pan udziela. Tak? Panie radny, ponawiam prośbę o merytorium. Panie prezesie, ja bym wolał, żeby pan mi odpowiedzi udzielał, a nie porady jakieś, ale drodzy państwo, jest sprawa prosta. Ja nie sądzę, że pani doktor w błąd wprowadza celowo. Nie, po prostu się pomyliła, ale ja w tym momencie chciałem. Ale to nie jest czas i nie jest. Nie, bardzo powiem, proszę mnie jeszcze proszę państwa, mieliśmy przykład, to po prostu prosta sprawa. Był przykład sepsy w Szczecinku, szpitalu szczecińskim. Nie o Jezus, bo jesteśmy teraz na sesji Rady Miasta i mówmy o sprawach, które tutaj dotyczą szpitala. My jesteśmy na sesji, która... Ale nie o poszczególnych przypadkach, panie radny. Nie, momencik. Będzie pan mówił o poszczególnych przypadkach. Zgodnie z regulaminem mam 5 minut na to, żeby tutaj zadać pytanie. A zgodnie z regulaminem ja mam, ja kiedy prowadzę sesję i ja... Panie przewodniczący. Przywołuję pana do merytorycznych wypowiedzi. Pani przewodnicząca, ja wiem, że pani ma prawo nawet przerwać w każdej chwili sesję, jak nie ma forum, nawet po 5 minutach, ale panie radny, proszę, nie insynuować. Jest sytuacja tego typu. Była sepsa w Szczecinku, stwierdzona w szpitalu, i chodziło o nie tą osobę, która była chora, tak, ale chodziło o osobę, która spędziła sporo czasu z tą chorą osobą. I ta osoba, która opiekowała się tą chorą, jak już było stwierdzone, że jest sepsa, usiłowała otrzymać, no z tego co wiedziała, powinna dostać antybiotyk. I tego antybiotyku nie dostała, musiała na drugi dzień iść do lekarza swojego, lekarza pierwszego kontaktu i tam dopiero dostała receptę. Według tego, co mówiła pani doktor Łysiak, ja rozumiem, że ta osoba powinna ten antybiotyk dostać w szpitalu. Panie radny, to samo pytanie zadawał pan na poprzednim spotkaniu, uzyskał pan wtedy odpowiedź, że ta osoba powinna odnosić się do swojego lekarza rodzinnego, dlatego na receptę włącza. Czy pan w takim razie oczekuje od szpitala, od szpitalnego oddziału ratunkowego, że będą wydawać leki wszystkim pacjentom, którzy antybiotyków potrzebują? Na przykład jest pacjent z zapaleniem ostrzeli, ma wypisaną receptę przez lekarza rodzinnego i co? Przychodzi na SOR, żeby dostać antybiotyk? Bo do tego zmierza pana rozumowanie. Pan prezes nie jest później pan... Panie radny. Dobrze, dziękuję, że pan jeszcze raz poruszył ten temat. To jest przykład modelowego działania szpitala w tym zakresie i modelowego przestrzegania procedur. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, wszystkie procedury modelowo przebiegły zgodnie z tym, jakie są zalecenia konsultantów krajowych w danym zakresie chorób oraz wewnętrzne procedury szpitalne. Zostały właściwe organy powiadomione, w tym Państwowa Inspekcja Sanitarna, i został we właściwy i odpowiedni sposób, zostały we właściwy sposób wszczęte procedury zabezpieczenia nie tylko chorej, ale również wszystkich osób z jej otoczenia. I jest to modelowy system. Nie ma tu żadnych zarzutów, a czy lekarz się pomylił, czy nie pomylił, proszę bardzo, ale to nie jest w ogóle na miejscu. Zadawane pytanie, natomiast jeszcze raz odpowiadam, modelowo nasza jednostka w sposób właściwy, rzetelny, w pełen sposób kompetentnie tą sprawą się zajęła. Nie ma żadnych powodów do niepokoju i proszę nie, jeszcze raz tego tematu nie odgrzewać, bo on jest wyjaśniony. To nie jest jednostkowy przypadek. Jeżeli chodzi o tego typu stany, to są stany dość częste w szpitalach i my sobie doskonale z tym radzimy na co dzień. Pan radny Marek Obrzyński, mistrz.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz jestem pełen ufania w trosce o prawidłowość działania szpitala w Szczecinku przez pana radnego. W tym momencie chciałbym panu powiedzieć, że na stronie trzeciej rekomendacji dotyczących profilaktyki inwazyjnej choroby meningokokowej opracowanej przez Krajowy Ośrodek Referencji do spraw diagnostyki bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leku, jest dokładnie to, co pan przeczytał. To nie jest żadna pomyłka. Bo to jest dokładnie to, co pani doktor powiedziała, to jest zawarte z tym. W związku z tym, no, trudno jest mi polemizować ze specjalistami, którzy są mądrzejsi ode mnie, bo nie mam wyłączności na wiedzę. I jeżeli pan ma ochotę, bardzo proszę, tą rekomendację są dostępne. To nie jest nic złego. I profilaktyka w przypadku kontaktu osoby, która jest podejrzana o chorobę meningokokową, bo nie powiedział pan o wszystkim. Zresztą tak jak na poprzednie nasze spotkanie, ja bardzo wtedy prosiłem pana o to, żeby pan używał naprawdę konkretnych sformułowań. I bardzo to jest istotne. W medycynie jest bardzo ważną rzeczą, żeby zajmować się szczegółowymi danymi, bo stwierdzenie sepsa, jak panu wyjaśniałem na ostatnim naszym spotkaniu, za co zostałem, przepraszam bardzo, pouczony przez panią radną Pawłowicz, panią doktor biologii radną Pawłowicz, że zrobiłem wykład na temat mikrobiologii panu. Tak, sepsa jest to stan uogólnionego zakażenia organizmu wywołany różnym patogenem. W tym momencie mam nadzieję, że pan miał na myśli zakażenie patogenem meningokoka, bo z sepsami w szpitalu my mamy codziennie do czynienia. Codziennie. Oddziały intensywnej opieki medycznej, oddziały chirurgiczne są oddziałami, których sepsa jest zawsze. Czy z tego powodu robimy jakieś lary? Nie, bo my się tym zajmujemy na co dzień. To jest nasz kręg powszedni. Co do chęci profilaktyki, proces działania szpitalnego oddziału ratunkowego był modelowo zrobiony. Pacjenci, którzy byli podejrzani o kontakt bezpośredni, zostali zgłoszeni do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która to Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje wszystkie kroki niezbędne do tego, żeby taką chemioprofilaktykę wykonać. Szpitalny oddział ratunkowy nie jest zobowiązany do udzielania chemioprofilaktyki dla pacjentów z zewnątrz. A ta osoba, o której pan mówi, rozumiem, nie był pacjentem. W związku z tym była osoba obca. Więc nie leżała w strukturze szpitala. Nie była pacjentem szpitala. W związku z tym taka osoba, jeżeli nie jest przyjęta do szpitala, nie może być jej udzielona żadna działalność szpitalna. Bo my jako pracownicy szpitala możemy wykonać tylko i wyłącznie działania dla osób, które są przyjęte do szpitala. Są wpisane w księgę ogólną przyjęć, w księgę oddziałową i są naszymi pacjentami. Jeżeli to jest osoba, która nie jest pacjentem szpitala, nie w stosunku, że nie mamy żadnej jurysdykcji. My nie możemy nic jej kazać zrobić. My możemy tylko powiedzieć, że zostaną powiadomione odpowiednie organy i taka działalność profilaktyczna zostanie dla tej osoby wykonana. To nie był pacjent szpitala, to była osoba trzecia towarzysząca osobie pacjentce naszego szpitala. Tak samo panie radny, idąc tym tropem, jak powiedziałem na poprzednim naszym spotkaniu, to wszystkie osoby z kontaktu powinny być profilaktycznie zrobione. A jak pan gdzieś tam wie, ta osoba na początku była diagnozowana w szpitalnym oddziale ratunkowym w Poznaniu, na ulicy Szwajcarskiej, potem jechała pociągiem i tak dalej, i tak dalej. I u tej osoby już rozwijała się sepsa. Bo do nas trafiła pani z wstępnymi objawami pełnoobjawowej sepsy. I nasi lekarze rozpoznali to ogólne zakażenie organizmu, które przyczyną było bakteria meningokokowa. I nasi lekarze tą pacjentkę przekazali do ośrodka wyższego rzędu i nasi lekarze spowodowali, że ta pacjentka wyzdrowiała. W związku z tym to, co pan prezes mi powiedział, to był modelowy przykład odpowiedniego działania systemu szpitalnego oddziału ratunkowego. Po to właśnie jest szpitalny oddział ratunkowy, żeby reagował w taki sposób, w takich przypadkach.
To do tego jest powołany szpitalny oddział ratunkowy. Jeżeli pan ma życzenie, rekomendacje dotyczące profilaktyki inwazyjnych chorób nie to są do zgody. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, również na rozmowę. Byłem na tej konferencji, którą pan cytował. Przypomnę, że na samym początku prosiłem, żebyśmy nie rozmawiali na temat przypadków, ale ponieważ pan po to tutaj przyszedł tylko, żeby o tym mówić, w związku z tym ja sobie pozwolę to czy przerwać, czy nie, to naprawdę to nie jest pana tutaj rola. Ja uważam, że pan wyłącznie przychodzi po to, żeby za tym robić, a nie po to, żeby się dowiedzieć, jak funkcjonuje szpital, jakie ma wyniki i tak dalej, i tak dalej. Proszę, ja, gdyby panie osobisty, panie radny, nie udzielam panu głosu, bo mam tu dla was. Proszę pana, mam prawo absolutnie mówić o tym, jakie mam odczucia odnośnie pana roli tutaj. To nie jest niczym absolutnie nagarnym. Tak jest moje zdanie. Ja tak oceniam pana od bardzo dawna. Natomiast, ponieważ byłem na tej konferencji, gdyby pan nie wyrwał tutaj, bo być może pani doktor Kusiak, że tak powiem, w końcowej fazie dłuższej wypowiedzi, pomyliła się i coś powiedziała, czego pan nie zrozumiał, ale ona przedtem bardzo dokładnie ten temat analizowała i gdyby pan słuchał ze zrozumieniem, to by pan wiedział, że powiedziała coś takiego, że meningokokowe zapalenie ośrodkowego układu nerwowego jest poważną chorobą, która może doprowadzić do śmierci pacjenta, natomiast nie jest to rodzaj zakażenia, który jest bardzo niebezpieczny dla otoczenia. To się rozwija przez bardzo długi okres czasu i oczywiście, jeżeli lekarz pierwszego kontaktu uzna, że taki człowiek wymaga profilaktyki antybiotykowej, to powinien ten antybiotyk przepisać, tak samo jak się przepisuje antybiotyki profilaktyczne dla chorych, na przykład, którzy dostali przez kleszcza tam gdzieś u ugryzienia. Nie jest to tego typu ugryz, który wymaga natychmiastowego podania antybiotyku, ponieważ ta styczność z tym pacjentem trwała wiele godzin. Jeżeli osoba towarzysząca osobie, która została przywieziona z meningokokowym zapaleniem ogólnokowo-rdzeniowym do szpitala, była zaniepokojona, to jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem na początku sesji. Jest nocna pomoc medyczna, lekarska, można się poudać. Każdy człowiek z powiatu szczecineckiego i nie tylko może w nocy skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego. Również żadnym błędem nie jest i o tym właśnie pani doktor mówiła, bo tego dotyczyła jej wypowiedź. Nie jest żadnym błędem, jeżeli ten antybiotyk zostanie przepisany następnego dnia i zostanie i będzie brany od następnego dnia wizyty. Tak? To ta wizyta jest w ciągu jakimś czasowym, tylko jakimś momentem, tak, na tej linii czasu. Absolutnie to nie ma dla losów tego człowieka żadnego znaczenia. Jeżeli były wskazania do antybiotyków, to otrzymał ta osoba otrzymała antybiotyk od lekarza pierwszego kontaktu i to jest absolutnie prawidłowe. I o tym mówiła pani doktor Łysiak, ja się przysłuchiwałem uważnie, tak, ponieważ sprawa nie była mi znana, właśnie omawiała dokładnie to, co powiedział pan prezes Niemiec. To był przykład modelowego załatwienia pacjenta, a z tego zrobiono zarzut, że są popełniane jakieś błędy, prawda? I tak jak właśnie w jakimś ekspresie ilustrowanym, czy w jakimś innym fakcie, tak, się mówi, że o, sepsa meningokokowa w Szczecinku że jakieś dziesiątki błędów. Nie no, sepsa uogólnione zakażenie meningokokiem, który się dostał do krwi, rozpoznany, zaopatrzony pacjent w ciągu krótkiego czasu w antybiotykoterapię i skierowany do ośrodka referencyjnego wyższego rzędu, modelowe załatwienie pacjenta. Ja bardzo proszę panią przewodniczącą, żebyśmy nie zezwalali naprawdę na dyskusję na temat poszczególnych przypadków chorych, ponieważ nam tego nie wolno robić tutaj publicznie. Wolno, tego typu dyskusja już była prowadzona. Proszę pani, też jakieś pytania co do informacji szpitala. Proszę, pan radny Jacek. Ja to pytanie, które zadałem przed chwilą, złożę na piśmie, ale tak, żeby to wyjaśnić, żeby wszyscy wiedzieli, może nie rozumieją. Pani doktor przedstawiła 5 sytuacji, w których to jest na temat konferencji, która była. Ale to nie jest temat dzisiejszej sesji, także ja to nie jest temat dzisiejszej sesji. Nie o to chodzi. Panie radny, nie, no. Odbieram panu głos. Panie przewodniczący. Panie radny, ja tu przebywając, to dla mnie to tak, ja rzadko kiedy zabieram głos, ale po prostu zacietrzewienie, prawie zaślepienie, głoszenie jakichś dziwnych opinii
po prostu dla mnie to jest po prostu karygodne. Nie wiem, do czego pan dąży, panie radny, ale wydaje mi się, że chyba dobrnęliśmy już do końca, więc ja zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Bardzo sprzeciw, jeden głos za. Proszę zabrać głos odnośnie wniosku formalnego. Pani Rada Arnagarnusz. Jestem za wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za wnioskiem formalnym zgłoszonym przez pana radnego Zdzisława Wychowickiego o zakończenie dyskusji? Proszę o się. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały, jedna przeciw. W związku z tym kończymy 13 lat. W związku z tym kończymy dyskusję. Wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad. Zamykam sesję Rady Miasta Szczecina. I chciałabym tylko jeszcze powiedzieć w imieniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że prosi o zwołanie Komisji Rewizyjnej na chwilę obecną, czyli na posesję. Dziękuję wszystkim za to, że